Na początku mogło się zdawać, że jedziemy do rywala zupełnie lepiej przygotowanego, który za tydzień rozpoczyna ligę, a mimo wszystko nie wyglądaliśmy wcale gorzej, mieliśmy swoje szanse. Jak ty oceniasz to ze swojej perspektywy? Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że moglibyśmy się trochę dłużej utrzymywać przy piłce, jednak gdzieś tam od poprzedniego sparingu też mieliśmy z tym jakiś problem, dzisiaj też był z tym problem, ale za to jesteśmy bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Walczymy serduchem i nadrabiamy charakterem, więc myślę, że piłka to jeszcze do tego dojdzie. Mamy 2 tygodnie do ligi i przed nami jeszcze są 2 sparingi, więc myślę, że wszystko dojdzie do normy i na ligę już będziemy w 100% gotowi. No tak, na boisku było widać, że jesteś zarówno z tyłu, jak i z przodu. Jednak główną uwagę przykuło to, że byłeś najbardziej ofensywnym z tych 3 pomocników. Tak, no można powiedzieć, że to taka stara, nowa pozycja, bo wcześniej już występowałem na tej pozycji, czasami w Jagiellonii, w juniorach, ja czasami jeszcze we wcześniejszym klubie za juniora, więc dla mnie to nie jest nic nowego. Ważne, żeby był środek boiska i to mnie interesuje. Szymon mówił, że za wami bardzo ciężkie treningi. Czy to właśnie z tego powodu jesteście tak dobrze motorycznie przygotowani? Myślę, że tak, że dużą uwagę przykładamy do motoryki, do wytrzymałości, do mocy. Praktycznie wszystkie te treningi związane ogólnie z fizycznością były zaliczone, dosłownie wszystko robiliśmy. I myślę, że to teraz procentuje, a 2 tygodnie do ligi, myślę, że teraz będziemy schodzić z obciążeń i troszkę więcej czasu pospędzamy sobie z piłeczką. Super, dzięki. Dziękuję bardzo.